Witamy w wiadomościach, jedynym obiektywnym i totalnie niekontrolowanym przez rząd programie informacyjnym. Bronisław Duda, czy miał pan okazję, znowu nawiązanie do prezesa Glapińskiego, rozmawiać kiedykolwiek z Adamem Glapińskim na tematy ekonomiczne? Jeśli tak, jakie wrażenie na panu zrobił? No nie miałem okazji, dlatego że pan profesor Glapiński nie jest makroekonomistą tak jak ja. Jego... Nie jest partnerem dla pana? Jego nie jest partnerem dla mnie, dlatego że on nie ma takiego wykształcenia ani takiej wiedzy ekonomicznej. W związku z tym nie będę się tak nisko schylał. Teraz to pan mocno pojechał. A przepraszam bardzo, a jakie studia skończył pan? Ekonomię polityczną, socjalizmu i kapitalizmu, a później zajmował się historią myśli ekonomicznych. Ja mam studia z zakresu makroekonomii. Makro, mikroekonomia, teoria rynku pracy, teoria polityki pieniężnej i tak dalej. A czym ustawa o prezesie NBP, o NBP wymaga od prezesa takiego wykształcenia? A właśnie, konstytucja mówi, że tak powiem, jak chłop krowie na granicy. Do Rady Polityki Pieniężnej mają być powoływani specjaliści z zakresu finansów. Niech mi ktoś przyjdzie i usiądzie i powie, jaką specjalistką w zakresie finansów jest pani poseł Masłowska, która się zajmowała PGR-ami, rolnictwem, zanim od 20 lat jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. W Radzie Polityki Pieniężnej są dzisiaj niekompetentni ludzie. Oczywiście tak. Jest bardzo dużo niekompetentnych, źle wykształconych, nieprzygotowanych do tej roli osób. Inflacja sięgnęłaby szczytu Giemontu. A może i rys. Rysy. No, wycofuję się z tego. Szczytu Giewontu. Ja jak w nocy sobie przeglądam to, co było w ciągu dnia, to sobie oglądam i tę telewizję, i tamtą, i trzecią. Patrzę, co jest mówione, co mówią różni ludzie, żeby wiedzieć, co się dzieje. No ale przecież zwykły człowiek nie ma siły i czasu. To, co państwu dzisiaj mówię, to jest też to, co dzisiaj wiemy. Nie ja, Adam Glapiński. Narodowy Bank Polski jest wyposażony absolutnie doskonale w każde źródło informacji. Mamy opłacone wszystkie źródła informacji każdego rodzaju, które są możliwe. Dyskretne, niedyskretne, wszystko. To tak jakby rząd z kolei wziął jeden wskaźnik, wzrost gospodarczy, tempo wzrostu i abstrahując od inflacji, by maksymalizował swoje wydatki. Oczywiście wzrost byłby wyższy, ale inflacja sięgnęłaby szczytu Giemontu. A może i rys. Rysy. No, wycofuję się z tego. Szczytu Giemontu. Ile to było śmiechu z tym płaskowyżem Glapińskiego? No płaskowyż, bo co to jest płaskowyż? Proszę zobaczyć w encyklopedii. No płaskowyż to jest jakieś zniesienie terenu, jest jakieś strome podejście. Potem jest płaskowyż, górki, dołki, ale jest cały czas w podobnym poziomie. I potem płaskowyż się kończy znów stromym zejściem. Jak ktoś chodził po Tatrach czy gdziekolwiek po Bieszczadach, to wie, co to jest płaskowyż. I byliśmy na tym płaskowyżu. Nadal jesteśmy. Jak to inaczej określić? No. Jak państwo, niektórzy z was pewnie powtarzali to epatowanie, że cukru nie będzie. Powtarzałem, cukru będzie za dużo. Ludzie nakupują tego cukru, robaki im się tam będą... gnieździć. Jak my cokolwiek próbujemy w Banku Centralnym Europejskim dogadać, to lepiej pójść do Włocha, czy do Niemca, czy do Francuza, niż do Polaka, bo Polak jest taki bardziej, jak to się mówi, no, o żonie Cezara. Według sentencji żona Cezara ma być wolna od wszelkich podejrzeń. Jest taki polityk, no, jakiś miłośnik moich wystąpień, chyba sobie notuje, to potem publicznie cytuje, jakieś zdania poszczególne wyrwany z kontekstu na swoich konferencjach. Pamiętam w lipcu, gdzieś w połowie lipca mówił, że bochenek chleba będzie 30 zł kosztował na koniec roku. Dlatego poszedłem do sklepu w pobliżu, bo normalnie żona robi zakupy. Dlatego paragon wziąłem i go mam. Że chleb u mnie w pobliżu kosztuje 2,99. No z tym masłem też tam były jakieś szaleństwa. Tu najbliższy NBP sklep. Z sieci takiej, nie mogę nazwy podać, oczywiście owad jakiś taki. Można zobaczyć, ile kosztuje kostka masła. No. Gospodarka rynkowa się dostosowuje do różnych sytuacji. Są różne jakości. Ja rozumiem, że są jacyś ludzie, co kupują bochenek chleba za 30 zł. Jakiś tam, z jakimiś orzechami, z jakimiś tam pestkami, z jakimiś tam, nie wiem, no, bezglutenowy, inny, ciągle się wymyśla, jakieś inne rodzaje. No, i mają pieniądze, kupują, niech sobie kupują smacznego. No. Według demograficznych prognoz, to ci klasyczni, nie wiem jak to powiedzieć, euroeuropejczycy, nie afroeuropejczycy, czy tam
jacyś, prawda, Azjoeuropejczycy, ale ci, to będzie 10%, poniżej 10% społeczności świata. Piotr Skolimowski, Bloomberg. Ja mam takie pytanie, bo pan profesor wspomniał... Do Bloomberga, proszę pana, mam bardzo szczery żal. Tak. Państwo opublikowali kiedyś informację, że jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej nie ma dostępu do budynku NBP. Tylko na posiedzenia może, ja wiem, że to nie pan może przekazał, ale no, i to poszło po całym świecie. Panie profesorze, przepraszam, czy ja mogę też zadać pytanie, bo chyba po to się żeśmy to zebrali, żebyśmy proszę mogli bardzo zadać pytanie. Dobrze? Tak, tak. Proszę, to, co pytanie pan mówi, nie jest do końca prawdą, więc prosiłbym, żeby po to prostu... Proszę powiedzieć, jaka pytanie, jest prawda. Ja bardzo chętnie podeślę ten tekst. Nie, proszę bardzo powiedzieć wobec kolegów, koleżanek, jaka jest prawda. Dobrze, zaraz go odszukam. Tylko pan pozwoli, panie profesorze, zadam pytanie, bo po to się żeśmy to zebrali, prawda? Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałem, żebyśmy dobrze współpracowali w tym roku. Chciałem, żeby państwo uczciwie traktowali to, co mówię, żeby państwo się, jak to się mówi, nie czepiali się jakichś poszczególnych błędów językowych czy powiedzenia czegoś. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego obśmiany został Płaskowyż. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego zostało obśmiane, że powiedziałem, że przychodzę do państwa jako jastrzęb na czele jastrzębie. To jest najlepszy zasób ekonomistów, jakim w Polsce dysponujemy. Trzeba mieć dla nich szacunek. To jest najlepsza profesura z tej dziedziny, najlepsza ekonometria, najlepsza narzędziownia, no bo najdroższa, najdrożej kupowana i najlepsze źródło informacji, które inni by nam chcieli wykraść, za które ciężko płacimy. Czas szacunkiem dla banku. Wielokrotnie to powtarzałem, powtarzam dzisiaj i będę powtarzał. Przyjęcie euro przez Polskę oznaczałoby radykalny spadek tempa wzrostu. Do tego wrócę za chwilę. Radykalny spadek tempa wzrostu. Ono może odpowiadać poszczególnym grupom społecznym, szczególnie najbogatszym ludziom, szczególnie tym, co inwestują za granicą. Żyją w ogóle za granicą często, mają nieruchomości za granicą, wydają pieniądze za granicą. Najbogatszym ludziom, którzy mają oczywiście większy wpływ na opinię publiczną niż inni. Natomiast dla Polski byłoby głęboko szkodliwe. Tym, że mamy to, że mamy polski cud gospodarczy, ośmielam państwa do używania tego określenia, wbrew tej jakiejś szaleńczej propagandzie i czarnowictwu, które się w części mediów przelewa. Nie będę mówił, co to są za media, no ale to nie są media z polskim kapitałem, oczywiście. Więc to jest to skrzywienie jakby obrazu. Mamy do czynienia z polskim cudem gospodarczym, dlatego że między innymi, że mamy polską walutę. Przede wszystkim dzięki wysoko wydajnej, dobrze wyedukowanej, dobrze pracy, dobrze wyedukowanych pracowników, ale dzięki polskiej walucie, która się swobodnie kształtuje na rynku. Cena złotego, siła nabywcza złotego się kształtuje swobodnie na rynku. Jedna z nielicznych walut na świecie, która się kształtuje całkowicie wolnorynkowo. W przeciwieństwie do waluty czeskiej, czego często obserwatorzy nie odróżniają, gdzie jest kurs korony jest oparty na interwencji, stałej, ciągłej interwencji banku centralnego. Nie ma co tu porównywać. I wbrew czarnowidzom, mimo tego, że nie zmieniamy stopy procentowej od pewnego czasu, od kilku miesięcy, kurs złotego, jak widzicie państwo, ma się dobrze. Złoty się wzmocnił nawet, ustabilizował teraz. Wcale od tego nie zależy. A tak straszono Bank Centralny i Radę Polityki Pieniężnej, że jak przestaniemy podnosić stopy procentowe, to się załamie złoty. No w ogóle, że nieszczęścia same nastąpi. Złoty się załamie, załamie się rynek obligacji polskich i rentowności strzelą w górę. No przeróżne pomysły były. Kapitał zagraniczny ucieknie z Polski. Z tego co pamiętam, to w zeszłym roku napłynął kapitał zagraniczny dodatkowo do Polski, chyba 20 miliardów. Napłynęło dodatkowego kapitału. Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestycji portfelowych i tych realnych. To nie jest tak jak tylko w firmach Barei, że były kartki, nie było dobrego jedzenia, było szaro i brudno. Nie, no firmy Barei to są komedie. On też był cząstką przecież tego systemu. Ja żyłem i wiem jak to wyglądało. No, też nie mordowano ludzi masowo, chociaż jak ktoś mógł mocno przeszkadzać, to się zdarzało. Zawsze, kiedy by to zagroziło, to by tak było. Ale ponieważ była tak ogromna ilość konformistów, którzy współpracowali z tym systemem, kolaborowali, no to oczywiście tak nie było. Zresztą ci, co przeżyli, już bo są w wieku przecież zaawansowanym, to są głównymi ekspertami teraz od demokracji, komuniści. Kto jest głównym ekspertem także od banku, proszę państwa, od stóp procentowych, od Glapińskiego
w tej stacji telewizyjnej i co całą dobę nadaje, prawda? Leszek Miller, no jeden z najwyższych funkcjonariuszy komunistycznych w Polsce. I on naucza w kwestiach demokracji. Jak powinna demokracja funkcjonować, kto lepiej spełnia jej kryteria, jak to powinno być. No zresztą otwarcie głosi, że Polska powinna stać się częścią państwa europejskiego, federacyjnego, przyjąć właśnie euro natychmiast i tak dalej, i tak dalej. No. I opinia publiczna to spokojnie przyjmuje, no bo ci ludzie są propagowani. Nie będę wymieniał innych pierwszych. W ogóle nasza delegacja parlamentarna w Unii Europejskiej w tej części wybieranej przez tą stronę, co dla której to nie ma znaczenia, to są dawni pierwsi sekretarze komunistycznej partii z wyższych uczelni polskich, których ja znam. Byłem szefem podziemnej Solidarności na SGH i pamiętam. Rosati był pierwszym sekretarzem w stanie wojennym komunistycznej partii. To bardzo kulturalnie i tak dalej. Pamiętajmy, że z konformizmu można było tam wejść, ale trzeba był jednak rozumny człowiek. Głupi mógł zrobić, nie wiedząc o co chodzi, ale rozumny człowiek wiedział, że się wysługuje władzy komunistycznej, która jest z nadania sowieckiego okupanta, że tłamszą duszą wolną Polskę. I oni są teraz ekspertami też od polityki pieniężnej i od demokracji. I dlatego dzisiaj to mówię, no bo ktoś musi to powiedzieć. Wszyscy to wiedzą, po kątach mówią, ale publicznie to nie jest powiedziane. No oni nie są żadnymi ekspertami od niczego. Oni są ekspertami od niewolnictwa Polski, od poddawania Polsce rabunkowi, podległości, dyktatowi. Oni będą służyć każdej władzy. Jak w Unii Europejskiej zaczną rządzić hipotetycznie, nacjonalistycznie jacyś katolicy, to oni będą nacjonalistyczni katolicy, protestanci, protestanci, muzułmanie, muzułmanie. Oni będą służyć każdej władzy, żeby się wysoko ulokować, wygodnie żyć. I z entuzjazmem będą głosić jej zasady. Polityczna poprawność to polityczna poprawi. Feminist to feminizm. Jak przyjdą jacyś tam szowiniści męscy, to będą szowinistami męskimi. Tak doskonale jak było pewnie w latach 60. w krajach zachodnich, tych najbogatszych, to już nigdy nie będzie. No w najbliższych dziesięcioleciach świat się jakby pogorszył z tego punktu widzenia. Ja też go nie pamiętam, bo nie jest aż tam, jestem aż tak stary, jak ja tu żyłem, to był Gomułka. Ale potem już kryzys naftowy pierwszy i drugi i to wszystko się zaczęło zmieniać. My żyliśmy kilkadziesiąt lat w strasznym komunizmie. W strasznym. To nie jest tak jak tylko w firmach Barei, że były kartki, nie było dobrego jedzenia, było szaro i brudno. Nie, no firmy Barei to są komedie. On też był cząstką tego systemu. Ja żyłem i wiem jak to wyglądało. No. Czekają nas ciężkie czasy. Ciężkie czasy, o wiele gorsza sytuacja niż mamy do tej pory. Dla wszystkich. I dla oszczędzających będą tracili pieniądze jeszcze szybciej, szczególnie jak będą przeliczali na walutę obce, siłę nabywczą oszczędności w walutach obcych, bo złoty będzie słab. Kredytobiorcy, bo będą mieli jeszcze wyższe stopy procentowe i utrzymująca się permanentnie wysoka inflacja. Grzechy rządu, grzechy Rady Polityki Pieniężnej to jest 90%. Wybrali moim zdaniem strategię, nie walczymy na poważnie z inflacją do wyborów, ale nie zdają sobie sprawy, że trafią w absolutnie totalną pułapkę na kursie złotego. Za to odpowiedzialna jest cała ekipa, czyli nie tylko prezes NBP, ale minister finansów, szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a przede wszystkim szef Komitetu Nadzoru Finansowego. Jesteśmy teraz kompletnie bezbronni przeciwko temu, co nas chodzi. To jest całkowicie wina rządu, czyli rząd jest winny w ogromnej części tym, co teraz się dzieje i Rada Polityki Pieniężnej i NBP i jednocześnie w 100% są winni temu, że my jesteśmy teraz bezbronni w walce z tym, co nadchodzi. Pani Rzeczkowska rozmawia z panem Glapińskim, a panu premierowi doradza pan Suski, jego główny doradca i pan wicepremier spraw gospodarczych Sasin. No. Czuje się pan bezpiecznie? Jesteś ty, przez te oczy, te oczy.